Jagniątków. Mała zapomniana miejscowość górska. Dziś dzielnica Jeleniej Góry, pełniąca bardziej rolę osiedla mieszkaniowego niż ośrodka turystycznego, który w przeszłości tętnił życiem i gościł setki turystów. Największy rozkwit turystyki przypada na koniec XIX i początek XX wieku, kiedy to do tej małej miejscowości zjeżdżali goście z całego Berlina i Wrocławia. W owym czasie było tam 3000 miejsc noclegowych, funkcjonowały hotele i pensjonaty. Do najsławniejszych należał Bayer's Hotel am Kinwasser in Agnetendorf, dzisiaj Jagniątków. Znany między innymi z pierwszych w Karkonoszach zjazdów z saniami rogatymi. To właśnie tutaj mieściła się stacja przewodników górskich i tragarzy lektyk. Pod górę Petrowka wjeżdżali na saniach ciągniętych przez jednego konia do schroniska Petrowa Buda. W restauracji przez cały dzień urządzano zabawy. Przybywający słuchali żywej muzyki i słono płacili za doskonałe posiłki i znakomite napoje. Niektórzy jeszcze tego samego dnia zjeżdżali na saniach kierowanych przez doświadczonego górala w dolinę. Wówczas była to największa atrakcja w Karkonoszach. Licencję po obu stronach gór posiadało wówczas przeszło 100 sankarzy. Tor do zjazdu rogatymi saniami istnieje do dziś. Można na nim w okresie zimowym zjeżdżać na saniach. Jednak żeby ominąć tereny chronione, trzeba go znacznie skrócić z 6 km do 3,5 km. Obecna trasa przebiegałaby od drugiej drogi przy schronie turystycznym do rozdroża pod obwodem przy leśniczówce KPN w Jagniątkowie. Na 3200 metrach długości toru różnica wzniesień wynosi około 500 metrów. Jednak największymi atrakcjami terenów powyżej Jagniątkowa są piesze szlaki turystyczne, które niepromowane i zaniedbane uległy znacznej degradacji. Możemy się nimi wybrać na Bażnowe Skały, Czarny Kocioł Jagniątkowski oraz Śmielec, Wielki Szyszak i Śnieżne Kotły. Chcąc uatrakcyjnić turystycznie dotąd zaniedbane i niepromowane Karkonosze powyżej Jagniątkowa, potrzebne są inwestycje turystyczne niezbędne dla odwiedzających nas gości. Główną rzeczą będzie przywrócenie i udrożnienie dawnych, atrakcyjnych i przedwojennych szlaków turystycznych, które uległy znacznej degradacji i nie nadają się do udostępnienia turystom. Pierwszy z nich to dawny szlak niemiecki, wiodący od Tamy w Jagniątkowie, drogą przez Chucisko, doliną potoku Sopot, do skały zwanej Foczką, z pięknym punktem widokowym na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską. W tym rejonie znajduje się również skała Wilk z oryginalną platformą widokową, z której przy dobrej pogodzie można zobaczyć masyw Ślęży. Drugi z nich to Bażynowa Ścieżka, wiodąca grzbietem Hutniczego Grzbietu poprzez najpiękniejsze skalne obiekty fizjograficzne Karkonoszy, takie jak Pałacyk, Nocny Kopczyk, Dromader, Różowe Skałki, Wilk, Foczka, Rudnica, Maszkara, Lew i Wysoczyniec, najwyżej położony obiekt Bażynowych Skał na 1207 metrach nad poziomem morza. Nieprzecinana od czasów wojny ścieżka całkowicie zarosła. Trzecią sprawą będą nowo wyremontowane szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego. Brakuje tak zwanej sieci łączącej szlaki Czarny Petrowka z koralową ścieżką i szlakiem czarnym do kotła Jagniątkowskiego. Chodzi o połączenie tych szlaków z już istniejącymi trzecią i drugą drogą. Następna kwestia to całkowity brak punktów widokowych na szlakach turystycznych w samym Jagniątkowie i na terenach powyżej,
z których rozpościera się fantastyczny widok na Karkonosze, Izery oraz Rudawy Janowickie. W Jagniątkowie zarósł przedwojenny punkt widokowy na Kotliskach, z którego widać znakomicie panoramę Sudetów Zachodnich. Kolejny punkt widokowy to Kurzacki Dom, poniżej Pochódzkiej Drogi. Możemy podziwiać z niego znakomity krajobraz Karkonoszy Wschodnich i Rudaw Janowickich. Kiedyś można było dostać się tam kamiennymi schodkami, które z biegiem lat uległy zniszczeniu. Powyżej 1000 metrów poza terenem Karkonoskiego Parku Narodowego znajdują się jeszcze punkty widokowe na Pałacyku, Wilku oraz Foczce. Niestety na nowo wyremontowanym szlaku Karkonoskiego Parku Narodowego nie przewidziano tarasów widokowych, z których turyści mogliby fotografować panoramę zachodnich Karkonoszy. Taki taras do fotografowania mógłby znajdować się na Paciorkach, zaledwie 10 metrów od nowej drewnianej kładki. Dla kuracjuszy z Cieplic i turystów niewprawionych w forsowne wędrówki wyznaczone trasy po górach są zbyt trudne. Najtrudniejszy moment podejścia i zejścia jest odcinek Czarnego Szlaku Petrowka od rozdroża pod obwodem KPN do drugiej drogi. Choć na tym odcinku znajduje się również ścieżka dydaktyczna KPN, jest ona bardzo mało atrakcyjna przyrodniczo. Wejście tą drogą to prawdziwe wyzwanie kondycyjne dla turystów, co niejednokrotnie zniechęca do odwiedzania pięknego rezerwatu Karkonoszy powyżej drugiej drogi. Jedynym rozwiązaniem byłoby wybudowanie wyciągu krzesełkowego, który dowiózłby turystów doliną potoku Sopot do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego przy schronie turystycznym na drugiej drodze. Latem wyciąg służyłby turystom pieszym, natomiast zimą czasowiczom korzystającym z toru do zjazdu rogatymi saniami oraz narciarzom korzystającym z nartostrad Dolina Sopotu i znacznie trudniejszej technicznie Doliną Siębnika. Trasa wyciągu i nartostrad przebiegałaby poza terenami Karkonoskiego Parku Narodowego. Obecnie teren ten jest mocno zdegradowany przyrodniczo, ponieważ znajduje się tam mnóstwo wiatrołomów nieusuwanych od 20 lat. Przebieg trasy nie kolidowałby z krajobrazem Hutniczego Grzbietu, jak ma to miejsce na Kopie w Karpaczu, czy na Szrenicy Szklarskiej Porębie w najpiękniejszych ekosystemach Karkonoskiego Parku Narodowego. Długość tras i nachylenie porównywalne z trasami zjazdowymi z hali szrenickiej w Szklarskiej Porębie. Dodatkowo dochodzi nam tor do zjazdu saniami.